Zamek książęcy w Bierutowie. Dawna rezydencja niegdyś książąt na Bierutowie, od wieków swoim majestatem wskazująca na rangę Bierutowa jako grodu i miasta książęcego. W latach swojego największego rozkwitu zamek ten posiadał 2-3-piętrowe skrzydła, wschodnie oraz południowe, wewnętrzne krużganki od strony dziedzińca, dwie wieże, niższą południową i wyższą przy skrzydle wschodnim. Ogrody zamkowe, jeden po stronie wschodniej i drugi od południa po wewnętrznej stronie murów obronnych miasta i tych, które dzieliły teren zamkowy od reszty miasta, z którym dziedziniec zamkowy łączyła i nadal łączy okazała i efektowna brama zamkowa. Obecnie, chociaż znacznie gabarytowo zredukowany decyzjami z końca XIX wieku, nadal z godnością podkreśla rangę miasta, w którym go zbudowano, miasta Bierutowa. Konsekwencją II wojny światowej, a zwłaszcza jej ostatnich tygodni, było ogromne zniszczenie Bierutowa, czego ślady nadal dobrze są zauważalne, zwłaszcza w centrum i rynku miasta. Puste place po dawnej zabudowie, ulice, które są, ale ich nie ma. Bądź w ogóle o nich zapomniano i tym, że kiedyś były pomiędzy nieistniejącymi już kamienicami. Niestety zakończenie wojny nie tylko, że nie stało się równoznacznym z zakończeniem dewastacji tego miasta i jego rozgrabianiem, ale w niektórych przypadkach wręcz takie działania spotęgowało, czego następstwem stało się to, iż wiele dóbr kultury miasta Bierutów uległo albo trwałemu zniszczeniu, albo zostało wywiezionych z Bierutowa wielokrotnie nie tylko w niewiadomych i nieznanych kierunkach, ale także w niejasnych i tajemniczych okolicznościach. Niektóre z tych dóbr udaje się po latach odnajdywać. Niejednokrotnie bywają to jednak jedynie ich fragmenty, pozostałości, ale bywają też zachowane w całości. Część z tych dóbr wróciła już nawet do Bierutowa. O powrót innych czynione są starania prowadzone przez pasjonatów i miłośników Bierutowa. Czy mają jednak szansę powrócić do swoich macierzystych miejsc, dla których zostały uczynione? I nie. I tak. Odpowiedź, chociaż na pozór prosta, jest jednak bardziej złożona. Wiele obiektów, w tym tych, z których te dobra pochodzą, ale nie tylko, albo już nie istnieje, albo zmieniło swoją funkcję. Ale mimo wszystko nadal są duże szanse na to, żeby po latach nieobecności mogły na powrót znaleźć się na swoim miejscu, chociaż droga tego powrotu bywa długa i wyboista.
Co jednak w sytuacji, kiedy te kulturowe pamiątki Bierutowa, wracając do rodzinnego miasta, nie mają szans na symboliczny i jednocześnie realny powrót do domu, albo paradoksalnie nigdy w nim wcześniej nie były, gdyż są wytworem nowym, powstałym w konsekwencji wspomnień rodzinnego miasta. Można rzec, że po latach tułaczki we własnym domu stają się bezdomne, chociaż ich wartość nie tylko, że nie zmalała, ale dodatkowo wzrosła, gdyż ponad wartość materialną pojawiają się wartości kolejne, dodane. Emocjonalna, kulturowa, historyczna, będące niejednokrotnie wartościami bezcennymi. Co z nimi zrobić i gdzie je umieścić? Naturalnym lokum dla takich dóbr kultury i pamiątek jest zwyczajowo miejscowe muzeum bądź jakaś lokalna izba pamięci. Czy zatem takowe miałoby szansę powstać w Bierutowie i gdzie mogłoby zaistnieć w mieście z wielowiekową historią i książęcą tradycją? I właśnie w tej książęcej tradycji i takowej przeszłej randze Bierutowa rodzi się propozycja odpowiedniego i godnego miejsca dla pamiątek Bierutowa i regionalnego muzeum, ale także miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych, czego namiastka w jakimś stopniu już symbolicznie, ale i realnie kiedyś zaiskrzyła. 9 kwietnia 2022 roku na Zamku Książęcym w Bierutowie, bo o nim przecież mowa, miało miejsce wydarzenie, które z czasem może być wspominane jako przełomowe. Zaś data 9 kwietnia 2022 roku zostać zapamiętana w annałach jego dziejów, dziejów zamku, kiedy to przełom ten nastąpił i być wspominaną w przyszłości. Wszystko to za sprawą spektaklu pod nazwą Królestwo w wykonaniu grupy teatralnej działającej w dniu premiery przy miejscowym ośrodku kultury i sportu w Bierutowie. Zamek ten, o którym można byłoby pisać bardzo wiele i który sam w sobie mógłby być inspiracją do powstawania twórczości literackiej, stał się niemym wykonawcą omawianego spektaklu jako jego sceneria, gdyż całość przedstawienia została zaprezentowana w zamkowych komnatach, natomiast prolog na zamkowym dziedzińcu przed wejściem głównym do zamku. Podobno takowa twórczość literacka o jednym z książąt oleśnickich nawet już istnieje, co mogłoby stać się natchnieniem dla wszelakich artystów i być może przeniesienia przez nich tego dzieła lokalnej historii na scenę. Zamek Książęcy w Bierutowie na przestrzeni wieków był nie tylko miejscem zamieszkania i urzędowania bierutowskich książąt i pożnowładców, ale był także miejscem rodzącym kulturę, miejscową kulturę przez duże K, dla których władcy Bierutowa stawali się mecenasami ich pracy twórczej. I była to twórczość, która odbiła się echem daleko poza granicami Bierutowa. Dzieła, które powstawały na Zamku Bierutowskim, w tym muzyczne, jak podaje dr Marek Nienautowski w swoich opracowaniach, odnajdywane są współcześnie w różnych bibliotekach na terenie Polski, Niemiec, Europy, a nawet za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Sam zamek, który ongiś był monumentalną budowlą, a dziś zredukowany gabarytowo do znanych nam rozmiarów, po roku 1945 nieco stracił ze swojego dawnego znaczenia. Wielu osobom kojarzy się z przedszkolem, w którym być może spędzali najmłodsze lata życia,
innym z nadleśnictwem Bierutów, a jeszcze innym być może ze zwykłym budynkiem komunalnym, ale bez wątpienia, przynajmniej w podświadomości nas wszystkich, jest zamkiem, skarbem kultury Bierutowa i takim powinien być przede wszystkim. Dlatego data premiery spektaklu 9 kwietnia 2022 roku może będzie w przyszłości wspominana jako ta, która zmieniła dzieje Zamku Książęcego w Bierutowie i jego społeczny status, powodując, że od tego momentu, może jeszcze z przerwami, ale jednak stanie się on miejscem kultury Bierutowa przez duże K i istotnych dla niego wydarzeń. Muzeum Miejskie, które miejmy nadzieję, że kiedyś tam powstanie, ma już swoją namiastkę. Są przecież gromadzone eksponaty, które mogłyby zostać tam wyeksponowane jako właśnie dziedzictwo dawnego funkcjonowania Bierutowa i okolic i dobra jego kultury, które udaje się odzyskiwać, a które z różnych wspomnianych powodów nie będą mogły trafić do swoich macierzystych miejsc, w tym chociażby dlatego, że części z tych miejsc już po prostu nie ma. Proces tworzenia muzeum jest pracochłonny i zapewne trochę wody symbolicznej w Widawie upłynie, zanim się on urealni. Jednak komnaty zamkowe kulturze Bierutowa mogą sukcesywnie zacząć służyć już teraz, co świetnie pokazał spektakl Królestwo. We wnętrzach zamkowych mogłyby mieć miejsce spotkania, koncerty, i im podobne wydarzenia. Dla przykładu, przyjedzie do Bierutowa jakiś oficjalny gość miasta, którego można podjąć właśnie w zamkowych komnatach, podnosząc tym samym rangę miasta i szacunek dla jego gości. Zamek Książęcy w Bierutowie. Monumentalny w latach swojej świetności, dzisiaj znacznie zredukowany i pomniejszony, nadal podkreśla znaczenie miejsca, w którym go wybudowano wiele wieków temu w oczekiwaniu na kolejne nowe życie w ewoluującym na przestrzeni lat mieście Bierutów. Zasadność utworzenia na Zamku Książęcym w Bierutowie Muzeum Miejskiego ma rację bytu także dlatego, że to właśnie w nim w przeszłości powstawały zamysły tworzenia dóbr kultury miasta. Wiele z nich fundowano m.in. dla upiększania miejscowych kościołów, zamkowego świętej Katarzyny i cmentarnego świętej Trójcy. Zamkowy Kościół Świętej Katarzyny jest miejscem, gdzie odzyskane i odzyskiwane elementy dawnego jego wyposażenia mają i miałyby gdzie wrócić, jak chociażby elementy dawnej barokowej szafy organowej.
Putta, Gmerg, które już są w Bierutowie, czy dzwon z kościoła świętej Katarzyny, o którego powrót do Bierutowa ciągle czynione są starania, a po którym puste jarzmo na wieży, na dzwonnicy kościoła świętej Katarzyny nadal pozostaje puste. Nie jest wykluczone, że w pewnym momencie tak się stanie z zabytkami, które już powróciły i są w Bierutowie, jak również z tymi, o których powrót wciąż czynione są starania. Jednak dla szeregu innych pamiątek z przeszłości Bierutowa ekspozycja ich w zamkowych komnatach, przemianowanych na muzeum miejskie, byłaby, wydawało się, miejscem wręcz idealnym i godnym. Czy więc powstanie w pewnym dziejowym momencie Muzeum Bierutowa na Zamku Książęcym w tym mieście mogłoby się urealnić? Bez wątpienia to proces pracochłonny, wymagający samozaparcia, pracy i współpracy wielu ludzi dobrej woli, ale przede wszystkim momentu, kiedy ktoś powie po prostu: zaczynamy. Czy zatem znajdzie się odważny i życzliwy miastu Bierutów ktoś, kto, mając odpowiednie kompetencje, wypowie to magiczne słowo? Czas pokaże. A to, że pokazywać byłoby w zamkowym muzeum, co już nawet teraz, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Kolejne pamiątki bierutowskiego dziedzictwa kulturowego i życia jego mieszkańców wracają do Bierutowa. O powrót innych trwają starania, a w przypadku jeszcze innych są deklaracje woli o przekazaniu ich do Bierutowa. Pojawiają się także kolejne osoby wśród mieszkańców Bierutowa, wykazujące zainteresowanie i wolę poszukiwania historycznych pamiątek z jego terenu, pragnące w ten sposób coś pozytywnego zrobić dla swojej małej ojczyzny. Rodzi się bogaty potencjał życzliwych miastu ludzi. Rodzi się więc nadzieja, że skoro podobne inicjatywy udają się gdzie indziej, dlaczego więc nie miałoby udać się to w Bierutowie?